Niepotrzebny plastik, papier czy tekstylia to nie tylko surowiec, ale także doskonały materiał dla artystów. W ramach inauguracyjnych warsztatów czwartej edycji konkursu Recykling na miarę, wspólnej inicjatywy Fundacji Vive Serce Dzieciom i Zespołu Szkół Sztuk Plastycznych imienia Józefa Szarmentowskiego w Kielcach, świętokrzyska młodzież stworzyła prawdziwe dzieła sztuki, a wszystko to w imię dbania o środowisko. W warsztatach konkursowych pierwszego etapu wzięło udział około 120 uczniów z 30 szkół województwa świętokrzyskiego z klas 5-8. Uczestników zgromadzono w pracowniach kieleckiego plastyka, a następnie podzielono na 7 grup. Najlepszą okazała się wspólna praca Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Piekoszowie, Szkoły Podstawowej imienia Armii Krajowej w Kajetanowie oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej Droga do Sukcesu w Kielcach. O istocie dbania o środowisko przypominano również w ramach prezentacji projektu RDI to Club, który został partnerem tegorocznej edycji wydarzenia. W kolejnym etapie konkursu uczniowie ze zgłoszonych wcześniej szkół będą mogli tworzyć prace plastyczne u siebie. Mają na to 3 miesiące. Uroczysty finał tej edycji projektu zaplanowano na czerwiec. Aby podkreślić ideę wydarzenia, będzie on miał miejsce na terenie składowiska odpadów w Promniku. W wydarzeniu uczestniczyła wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik.